Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Tak jest, w końcu mamy czwartą rocznicę, w końcu cały hype, wszystko się zaczęło na to, co czekaliśmy. 7 lipca, start czwartej rocznicy, także omówimy sobie newsy. Omówimy sobie oczywiście newsy, jak to wygląda, co dostajemy, kiedy co będzie i tak dalej, bo troszeczkę tego jest. Dużo nowych eventów, a to jest, przypominam, part 1. Nie jest to na razie nigdzie napisane, z tego co kojarzę, ale później, jeżeli te wszystkie eventy się pokończą, będzie kontynuacja, będzie part 2, jakieś inne tam banery, inne misje, inne eventy, nagrody i tak dalej, ale to później skupmy się na tym, co dostaliśmy. Także czwarta celebracja, zaczynamy tak. Oczywiście był film, na pewno jak odpaliliście Dokkana pierwszy raz, tam to widzieliście, że screen ładujący główne menu się zmieniło oraz był krótki filmik pokazujący tam smoka z GT i tego typu rzeczy, także według mnie super sprawa. Zaczynając od samego początku, mamy oczywiście login bonusy, czyli dzienne logowanie, dostajemy jakieś tam etykiety, jakieś coiny i DS-y i inne tego typu rzeczy, w miarę standardowo, wiadome. Kolejna sprawa to są etykiety. Ticket summon, czyli jest taki po prostu sobie baner, dodatkowy fajny baner, gdzie jak tutaj piszą, możemy wylosować tylko karty SR albo SSR. Z tego co kojarzę, te etykiety już kilka dni wcześniej można było zbierać, więc w dzień kiedy to się pokazało, powinniście mieć, jeżeli się nie mylę, ponad 40 etykietów. Plus można te etykiety w trakcie trwania celebracji zdobywać bodajże nawet dziennie, wykonując misję. Także to jest taki baner, a może przejdźmy sobie, od razu wam pokażę, jak ten baner wygląda. To jest ten baner, strona, której używam, to jest Wikipedia Dokkan Battle. Takie karty mamy featured, czyli te powiedzmy główne banerowe karty. I na tym banerze za te tikety darmowe są też LR-ki, także takie LR-ki są w puli dostępne do wylosowania, jeżeli kogoś interesuje. Także tak to się prezentuje. Czyli co, darmowa szansa na karty LR, więc myślę, że super sprawa, na pewno dużo z was trafi te LR-ki. Zobaczymy, jak dopisze szczęście. I tak, Dokkan Grand Tour. Collect the Black Star Dragon Ball to get awesome rewards. To jest coś takiego, jeżeli się nie mylę, zaraz zresztą do tego przejdziemy. To jest coś takiego, gdzie razem wszyscy, powiedzmy wszyscy gracze globalni, wszyscy gracze Dokkan Battle w wersji globalnej, robimy jakieś misje. Parę razy coś takiego było, po prostu jeżeli wszyscy gracze ileś tam tysięcy czy milionów punktów zdobędą, to dostajemy jakieś nagrody. Przejdźmy może szybko sobie do tego eventu i zobaczmy, jak to wygląda. Na przykład, żeby zdobyć pierwszą kulę, musimy tutaj zrekrutować tyle i tyle giru do naszego teamu, później musimy aktywować tyle i tyle tej postaci na 100%, później musimy zrobić na przykład 4 miliony 440 tysięcy treningów i tak dalej, także widzicie, te liczby są duże, ale żeby zdobyć te kule, a później za kule, z tego co pamiętam, będą życzenia. Także to są liczby ogólne dla wszystkich graczy. To nie jest tak, że sami musicie to zrobić. Nie, nie, bo to by było akurat niemożliwe w tak krótkim czasie do zdobycia. Także to są tego typu misje. Tutaj mamy Grand Adventure Missions, Chance to get Ton of Dragon Stones, czyli po prostu misje, które wykonujemy dziennie bądź ogólnikowo podczas trwania celebracji, dostajemy jakieś tam z tego nagrody, więc tutaj standardowa sprawa. Jakieś tutaj facebookowe challenge, lajkowania, nie lajkowania, udostępniania i tak dalej. To nas raczej mało interesuje. Kolejny redstone numer 6, jeżeli się nie mylę, tak. Czerwony kamień numer 6, gdzie znowu mamy do wyboru dużo postaci typu właśnie Gogeta, Kid Buu, SSJ Trójki, jakiś Piccolo, nie Piccolo, jakiś Cell i tak dalej, i tak dalej. Większość z tych postaci ma Eza, więc do wyboru, do koloru. Ja zrobiłem na ten temat jakieś 2-3 filmy, kiedy ten kamień się pojawiał, więc tam na przykład tłumaczę, gdzieś tam są na moim kanale te filmiki, tam na przykład tłumaczę, jakie karty warto wybrać i dlaczego. Więc jeżeli ktoś nie wie, nie może się zdecydować, to polecam coś takiego sobie zobaczyć. Mówię, większość z tych kart ma Eza, więc praktycznie każdy wybór będzie prędzej czy później dobry.
super przeceny na kamienie, czyli duże przeceny na kamienie. Mamy coś takiego jak 6 kamieni przecenionych 50% tylko raz, 12 kamieni przecenionych 50% raz, 32 kamienie przecenione 50% 3 razy, to jest akurat spoko deal, myślę, 91 kamieni przecenionych o 20% 7-krotnie oraz mamy paczkę premium, za którą możemy dostać DS-y plus fioletowy kamień, który pozwala nam wybrać jeszcze silniejsze karty. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Niestety ta paczka jest oczywiście najdroższa. No i nie polecam, jak widzicie, 100 DS-ów za 215 zł plus właśnie właśnie tutaj dostajemy ten kamień. Do czego, jakie karty mamy do wyboru dzięki temu tutaj fioletowemu kamyczkowi? Już wam pokazuję. Fioletowy kamień mamy takie postacie. Vegito, Rose, tutaj SSJ4, Vegeta, SSJ3, SSJ4, Gogeta, jak widzicie, i tak dalej, czyli no głównie w skrócie Neo Gat liderzy i jeszcze kilka kart. Także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o fioletowy kamień. No wiadomo, niestety no nie polecam, no bo cena jest po prostu z kosmosu. Jedyna chyba paczka nieprzeceniona, która jest najdroższa, no i tak naprawdę co? 200 zł wydajecie na jedną postać, można teoretycznie powiedzieć, no bo jeszcze jest 100 kamieni, ale to też nie jest jakoś mega dużo. Także no raczej nie polecam. Fantastyczne tutaj deale, czyli fantastyczne jakieś przeceny, więcej itemków i tego typu rzeczy w Baba Shopie, w miarę standardowa rzecz. To wszystko, co tutaj na razie mamy, możecie zobaczyć, tutaj jest data, do tego dodajemy sobie 9 godzin, czyli u nas jest to od 7.07, czyli od samego startu są jak na razie te wszystkie eventy, o których tutaj wspominam. Specjalny event z Herkulesem, codziennie mamy event do zdobywania Anniversary Ticket, czyli do zdobywania, tak jak wspomniałem, ticketów, kolejna tego typu jakaś możliwość, misja i tak dalej, i tak dalej. Nowy story event też mamy do właśnie zdobycia tego giru, czy tam gila, jak to było w polskiej wersji w Dragon Ball GT, i możemy za darmo, z tego co pamiętam, mu wbić tą kartę na 100%, bo on, jeżeli dobrze kojarzę, używa orbów, które są dostępne z eventu, więc nie musicie zużywać najprawdopodobniej po prostu typowych, kolorowych orbów, tylko eventowe. Mamy w końcu Dokana do Pan. Pan GT dostaje Dokana do LR-ki. Bardzo fajna, darmowa LR-ka. Będzie można ją tutaj też sobie zrobić, wyfarmić, jeżeli jeszcze do tego czasu nie macie. Będzie można ją zrobić tutaj na 100%. Także bardzo fajna karta. Eza dla Goku Juniora. Goku Junior dostanie Eza. To jest od 8, czyli od poniedziałku to będzie dostępne u nas. Potem mamy Boss Rush, nowy event, nowy Boss Rush, czyli kolejna duża ilość DS-ików do zdobycia. Także od teraz, czyli od 7. Mamy tutaj Celebration Pack w przecenie, czyli to jest najprawdopodobniej paczka u Pilafa, czyli kolejne jakieś tam wydawanie kasiory, więc to nas zbytnio jakoś mega nie interesuje. No i wisienka na torcie, czyli Dual Dokkan Festival, samony, na które wszyscy czekali, SSJ4, Goku, Vegeta w wersji LR. Ja od samego początku chyba najbardziej czekam na te karty, od kiedy się dowiedziałem, że się pojawiły, szczególnie LR, SSJ4, Goku, to najbardziej mnie ta karta interesuje. I banery pojawią się w 9. 9 to jest dla nas, już sprawdzam, to jest wtorek, także wtorek dla Polski pojawiam, wtorek rano pojawią się banery, za które też na pewno będzie step up banner, czyli 3 samony plus 4 darmowy, pierwsza tura prawdopodobnie będzie przeceniona, plus będziemy za to dostawać też tikety, które później będzie też można zużyć na banerach. Także samonujemy, dostajemy tikety plus przeceny plus 3 multi i 4 darmowe, więc ostro tutaj będzie można posamonować. No i oczywiście eventy tych obu postaci, żeby ich zdokanować później, zdobyć medale i kilka DS-ów przy okazji. 9 także pojawią się samony, gdzie za 25 DS-ów możemy sobie samonować 5 Elder Kaiów, jeżeli ktoś ma mało. To samo później będzie, jak widzicie, będą banery, które już znamy, banery typowe, czyli konkretny typ, gdzie na tym banerze są tylko takie i takie postacie, na przykład 14 pojawią się postacie Agility, 18 Tech i tak dalej, tutaj widzicie typy i daty, więc to jest taka, myślę, mniej interesująca rzecz, większość raczej się wypruje z DS-ów na tych głównych postaciach SSJ4. I tutaj mamy także powrót
Też od 7 mamy powrót wszystkich wcześniejszych eventów z Dragon Ball GT, czyli dużo postaci do wyfarmienia, jeżeli ktoś tego nie ma. Dodam, że każdy z tych eventów u mnie jest opisany i pokazany na kanale, więc na pewno sobie znajdziecie, jak wpiszecie na moim kanale w wyszukiwaniu. Plus w każdym z tych eventów jest jakiegoś typu, z tego co pamiętam, albo w większości jest jakiegoś typu waluta, czyli zdobywamy, nie wiem, jakieś tam jabłuszka, jakieś coiny herkulesowe i tak dalej i później możemy je wymienić w Baba Shopie na itemy, Elder Kaje i tego typu rzeczy. Także jeżeli ktoś ma na przykład więcej czasu, a nie ma Elder Kajów, to te eventy są idealne dla niego, bo pewnie z 10 Elder Kajów, jak nie więcej, z tych samych eventów za te tutaj jakieś dodatkowe, specjalne waluty będzie mógł sobie wykupić, więc fajna sprawa, jeżeli ktoś po prostu ma jakieś braki. Hidden Potential dostępne, wszystkie eventy dostępne codziennie, także spoko, można nadrobić orby, jeżeli ktoś nie ma. No i informacje o Super Battle Road. Standardowo Super Battle Road będzie odpalony. Dokany wracają, czyli będzie można dokanować te postacie jakieś zaległe. To samo jeżeli chodzi o EZA, też zostają otwarte na cały czas i także powracają jakieś starsze eventy, ale to już wiemy, to już są wcześniejsze informacje. Super sprawa, że stamina zmieniła się z 5 minut na 3 minuty, więc stamina się szybciej odnawia, to jest bardzo fajna sprawa. Także tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jeszcze jedna ważna sprawa. Mamy coś takiego jak coiny, kolejna waluta będzie dostępna już niedługo, bo właśnie na tych banerach, z tego co pamiętam, będzie dostępna, czyli oprócz tych wszystkich tam tiketów, o których powiedziałem, za losowanie tikety dodatkowo jeszcze będzie waluta, takie coiny, takie pieniążki, które później będzie można za konkretną, większą ilość będzie można wymieniać w Baba Shopie na postacie, nawet na LR-ki. I już Wam pokazuję, jak to wygląda, ponieważ kiedy to się pojawiło na wersji japońskiej, zrobiłem takie zestawienie, wrzucałem na grupę Discorda i tego typu rzeczy, ile czego potrzeba, żeby na przykład wyłowić sobie LR-kę. Czyli summonujemy, dostajemy te pieniążki i te pieniążki później w dodatkowym sklepie będzie można wymieniać. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. To jest ilość, to są karty i ilość postaci, które będziecie mogli i ilość pieniążków, które będziecie mogli zdobyć i wydać po prostu na tym danym banerze. Czyli w skrócie działa to tak, że podczas trwania jakichś summonów, w tym wypadku SSJ4 Goku Vegeta, taka i taka pula postaci jest dostępna za taką i taką liczbę punktów do wymiany. Tak to wygląda. Później na przykład podczas trwania tego eventu są takie postacie do wymiany. Podczas trwania tego eventu takie postacie. Podczas takiego eventu takie postacie i tak dalej, i tak dalej. Także na globalu to na pewno się troszeczkę pozmienia, bo troszeczkę mamy inną kolejność tych postaci, wychodzenia banerów i tak dalej, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że rozumiecie. Punkty Wam nie przepadają, te pieniążki, ale postacie, które możecie wyłowić stamtąd, zabrać się, będą zmieniać wraz z banerami. Także podczas tych SSJ4 będziemy mieli te postacie do wyboru, jak widzicie, a zestawienie coinów tak wygląda. 5 wydanych DS-ów na tym banerze to jest jeden taki pieniążek, 50 DS-ów daje analogicznie 10 pieniążków, 2500 DS-ów to jest 500 tych coinów, co daje nam LR-kę, bo jak możemy zauważyć, LR-ka jest za 500 coinów, czyli musicie wydać 2500 DS-ów, żeby zdobyć jedną LR-kę i sobie ją wyłowić z tych banerów, także to jest kosmiczna niestety liczba, więc no większość z nas przy okazji pojawienia się tych pieniążków, tych coinów raczej sobie tego nie weźmie, o ile w ogóle cokolwiek sobie weźmie, bo nawet 200 czerwonych tutaj coinów to jest bardzo dużo, żeby cokolwiek sobie wymienić, także tak to się prezentuje kolejny dodatek, czyli no taki ukłon troszeczkę w tych do tych jakichś większych youtuberów, do tych co dużo płacą, czyli że wydajesz to chociaż kiedyś tam będziesz miał możliwość wyboru LR-ki, więc tak to się prezentuje. No i na koniec jeszcze oczywiście Goku w 5 kopiach, którego każdy dostał po zalogowaniu się podczas 4 celebracji, także tak on się prezentuje, kolejny SSJ4 Goku do kolekcji. To chyba tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeżeli chodzi o konkretne jakieś nowe eventy, to myślę, że będę poświęcał temu osobne, pojedyncze filmiki, także coś na pewno jeszcze się pojawi. No i co?
Widzimy się w następnym filmie. Piszcie mi, co wam najbardziej się podoba z czwartej celebracji i ile macie zamiar wydać DS-ów na te banery SSJ4 Goku i SSJ4 LR Vegeta i którą konkretnie postać byście woleli dostać. U mnie jest to SSJ4 Goku, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem. Widzimy się w następnym filmie i na razie, cześć!